Od zeszłego roku na ulicy Stanisława Skibińskiego 1 w Dąbrowie Górniczej działa Centrum Diagnostyki i Terapii Incorpore. Nowa lokalizacja była odpowiedzią na potrzeby pacjentów. Tu świat terapii miał być na wyciągnięcie ręki. Niestety pojawiły się przeszkody. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby standard świadczonych usług był zapewniony i warunki odpowiednie dla naszych podopiecznych. Przez cały czas negocjacji warunków umowy mówiliśmy o tym, że to jest obiekt, który musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli muszą być zlikwidowane bariery architektoniczne. Zadbaliśmy o to, żeby to było trzecie piętro, żeby można było tak doposażyć te nasze lokale, żeby były przystosowane i do problemów osób z wadą wzroku, i do problemów osób, które są niepełnosprawne ruchowo czy niezborne ruchowo. Gwarantowano nam oczywiście, że tutaj jakby wszystkie te warunki, o których oczekujemy, są zapewnione. Tym warunkiem miała być działająca winda, dzięki której pacjenci Incorpore docieraliby do znajdujących się na trzecim piętrze sal terapeutycznych. Platforma jednak częściej jest nieczynna niż działa. Rodzice do nas dzwonią, że czekają na dole, na parterze i nie mają jak wjechać do nas na trzecie piętro. No musimy iść, zostawić recepcję bez opieki samą, wnosimy wózki razem z rodzicami, jest to męczące, no bo no jednak trzecie piętro daje każdemu się odczuć. Syn, kiedy jest bardzo zmęczony po rehabilitacjach i nie ma siły schodzić po schodach z trzeciego piętra, ponieważ ma obniżone napięcie mięśniowe i jest to dla nas problem, nie tylko dla nas, jak i dla rodziców, którzy przyjeżdżają z dziećmi wózkami. Sytuacja ze wczoraj. Z synem jestem w przychodni u lekarza. Pani w głębokim wózku z dzieckiem musiała wejść po schodach tutaj na górę, ponieważ no niestety winda nie działa, tak? Mama była przerażona i nie wiedziała, jak ma to zrobić. I była sytuacja, że ja się w niej zacięłam z dziećmi, gdzie był upał i to była dla moich dzieci straszna trauma, więc moje dzieci generalnie, jak już ja, jeszcze ona działała, powiedziałam: idziemy do windy, bo nie dam sobie z wami rady, tu wózek i tu córka. Nie było takiej opcji. Musiałam niestety iść po schodach i żadnych efektów, nie było zgłoszenia jakichkolwiek tutaj, żeby i oni prosili tutaj od Incorpore, żeby ktoś przyjeżdżał, coś zrobił. Nagle ona przestała działać, ale ja widzę, jak rodzice się tutaj zmagają na przykład z dwójką małych, chorych dzieci, które nie chodzą i wnoszą, albo dorosłe dzieci, starsze. Rodzice proszą nas o pomoc w noszeniu wózków po schodach. My chętnie tym rodzicom pomagamy, no ale raczej to nie tak powinno wyglądać. Winda powinna spełniać swoje wymogi. Przypadków zatrzaśnięcia się w windzie było zdecydowanie więcej. Niektóre z nich miały opłakane skutki. Mieliśmy taki przypadek, że dziewczynka przychodziła tutaj do nas na terapię, ponieważ była bardzo wylękniona, miała ogromne lęki przed różnymi rzeczami. W momencie, kiedy się już udało fajnie wyprowadzić terapię, dziewczynka razem z mamą zatrzasnęły się w windzie, przez pewien czas tam był, nie dało się ich otworzyć. I tak naprawdę terapię trzeba było rozpocząć od nowa, bo dziecko znowu zaczęło się bać, pojawiły się problemy z moczeniem w nocy. Personel placówki stara się jak może, pomagając rodzicom we wnoszeniu pacjentów na górę. Codziennie wnosimy wózki albo z dziećmi małymi, albo z bliźniętami, albo z dorosłymi, których również mamy w terapii, niepełnosprawnych. A w ogóle przejście tych trzech pięter jest kłopotliwe dla rodziców czy babć, które często przychodzą tutaj na terapię ze swoimi wnuczkami. Poza tym musimy pokonywać schody, przechodzić przez poradnie, gdzie jest mnóstwo chorych pacjentów i na to też narzekają rodzice. Kolejnym ze sposobów na nieprzerywanie terapii było przeniesienie zajęć na niższe piętra. To rozwiązanie ma jednak swoje wady. Mamy pacjentów, którzy są starsi, 10-15-letnie dzieci na wózkach. I w tym momencie przez pewien czas zajęcia odbywały się na dole, w gabinetach lekarskich. Tutaj nam wszyscy szli na rękę, żeby się dało te zajęcia prowadzić. Jednak no, nie spełniało to takich warunków, jak powinno. Czasem ktoś wchodził na zajęcia, dzieci się rozpraszały, to było nowe miejsce. Nie dało się tak z nimi wykonywać tych zajęć. W tym momencie mają zawieszoną terapię na czas, aż nie będzie tej windy. My te zajęcia odpracujemy później, ale nie jest to korzystne dla dzieci, że mają intensywnie zajęcia, później długą przerwę, bo jednak to są dzieci z poważnymi dolegliwościami i wymagają stałej, nieustannej terapii. Dyrekcja placówki wielokrotnie interweniowała zarówno w Urzędzie Miejskim, jak i w MZBM-ie w tej sprawie.
Monitorujemy, prosimy o to, żeby osoby, które są odpowiedzialne za właśnie prawidłowe funkcjonowanie budynku, windy, zajęły się sprawą. Zawsze z tym były kłopoty, ale w ostatnim czasie już to, co teraz ma miejsce, no przekracza wszelkie możliwe możliwości zaakceptowania takiej sytuacji, gdyż od grudnia platforma jest nieczynna, brakuje jakichś części, które są sprowadzane. Nie wiem, dlaczego nie jest naprawiona i nie wiem, dlaczego nie dotarły jeszcze na właściwe miejsce, ale no to po prostu uniemożliwia korzystanie z naszych świadczeń dzieciakom, które tych świadczeń potrzebują, nie mogą mieć przerwy w proponowanych im terapiach. Po naszym telefonie do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej temat windy nagle ruszył. Okazało się, że jej naprawienie wymagało kilku dni. Pierwsze musimy uzmysłowić, powiedzieć sobie podstawową rzecz. To nie jest winda w znaczeniu windy osobowej, tylko to jest platforma, która służy tylko i wyłącznie do przewożenia osób niepełnosprawnych. I tak było z założenia i taka platforma została zainstalowana w 2006 roku przy obiekcie na ulicy Skibińskiego 1 w Dąbrowie Górniczej. Wadliwość platformy i jej wyjątkowo częste awarie MZBM tłumaczy jej niewłaściwym użytkowaniem oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Faktem jest, że ze względu na dewastację lub też nieumiejętną obsługę, w zasadzie zarówno jedno jak i drugie, ta winda w ostatnim czasie ulegała parokrotnie awariom i w związku z tym następowały postoje. Postój awaryjny związany z wybiciem szyby i wyłamaniem rygla, który zabezpiecza drzwi na pierwszym poziomie tej platformy, był w miesiącu styczniu i trwał 1,5 tygodnia. Natomiast ze względu na warunki atmosferyczne ta platforma została wyłączona z eksploatacji, z ruchu w dacie 6 stycznia tego roku. Na chwilę obecną ta platforma już jest czynna. Te wyjaśnienia są doskonale znane pracownikom i dyrekcji Incorpore. Taka odpowiedź jednak nie satysfakcjonuje, bo jak słyszymy, tu windy nikt nie niszczy. Winda jest notorycznie zepsuta, a na nasze telefony MZBM odpowiada głosem pana, który tutaj przyjeżdża, żeby naprawić, że nasi pacjenci nie umieją korzystać z tej windy, czyli nie wiedzą o tym, że na przykład trzeba wcisnąć guzik i trzymać go cały czas do góry, albo że im się nie należy ta winda, bo jest ona tylko dla osób niepełnosprawnych, gdzie większość naszych pacjentów to są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Problem windy przy Incorpore ciągnie się od wielu miesięcy. Skoro platforma tak często ulega uszkodzeniu, zapytaliśmy dyrekcję MZBM-u, czy myśli o jej wymianie lub modernizacji. MZBM jest samorządowym zakładem budżetowym i tak jak zapisano w ustawie o finansach publicznych, mamy koszty swojej działalności finansować z przychodów uzyskiwanych. I tutaj jest ten bardzo ważny punkt, czyli finanse. Według naszej wyceny, oczywiście popartej tutaj opinią ludzi, którzy znają się na takich platformach, na instalowaniu, montażu, jest to koszt około 550 tysięcy. Na to MZBM nie stać. Czy jest to zatem sytuacja bez wyjścia? Dyrekcja Incorpore może liczyć na ogromne wsparcie. O tą placówkę walczą nie tylko jej pracownicy, ale również opiekunowie leczących się tu dzieci. Muszę powiedzieć, że rodzice są przekochani i bardzo nas wspierają. I rzeczywiście ich cierpliwość też ma granice i myślę, że mają prawo być zniesmaczeni. Są w każdym razie zdeterminowani do działań takich, żeby wraz z nami starać się o to, żeby sytuacja uległa zmianie, czyli są w gotowości, że gdybym potrzebowała, gdyby mogli coś zrobić, gdyby mogli udać się na jakieś spotkanie. Piszą pisma, podpisują petycje, którzy sami też napisali i w taki sposób wyrażają swój sprzeciw tejże sytuacji. Natomiast bardzo zależy im na tym, żeby dzieci mogły korzystać z tych naszych świadczeń.
W tej sprawie najbardziej dziwi fakt, że do tej pory głos tak wielu osób był bagatelizowany. I to głos w bardzo ważnej sprawie, dotyczącej osób, które nie są w stanie same o siebie zawalczyć. Martyna Daczkowska, kanał 99.